Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Bernasiak, a dzisiaj zapraszam Państwa na wideo wyjątkowe. Na wideo wyjątkowe, gdyż za mną nie ma mojej ścianki parfumowej, tylko jest widok, jaki widać. I tylko dlatego, że jest właśnie taka brzydka, pochmurna pogoda za oknami, ja mam chwilę, mam czas, żeby nagrywać. Drugi powód to taki, że mój najmłodszy syn usnął, więc nie idziemy zwiedzać świata, tylko po prostu mam trochę przestrzeni, żeby się zamknąć w pokoju i nagrać Wam krótkie wideo. Kochani, a muszę Wam dużo powiedzieć. Rzeczywiście nie nagrywałam jakiś czas, dlatego że nie oczywiście, że porzuciłam YouTube'a i tak dalej, ale dlatego, że po prostu nie znalazłam odpowiednio dużo ilości czasu, aby usiąść i nagrać coś konkretnego, bo nie lubię nagrywać pitu-pitu i bez ładu, bez składu wrzucać Wam wideo, byle było. Lubię po prostu, kiedy ten mój content ma sens. Więc nic Wam ciekawego tutaj nie wrzucałam, nie nagrywałam. I powiem Wam szczerze, że to tak już właśnie bywa z prowadzeniem własnej firmy, że jak jest tylko wyjazd, to przed wyjazdem trzeba nadgonić pracę. I jeszcze ja zdecydowaliśmy się z mężem wyjechać jakoś tak na przekroju miesięcy, więc w ogóle tej pracy narobiło się bardzo dużo i zdecydowanie nie miałam po prostu przestrzeni, aby usiąść i aby chwilę poświęcić na nagranie nowego wideo. Ale jestem tutaj z Wami dzisiaj, pokażę Wam trochę, jak wygląda Benidorm, bo właśnie tutaj jesteśmy dzisiaj. Nasza dzisiejsza wycieczka jest trochę szalona, bo postanowiliśmy ją podzielić na Walencję i na Benidorm. 3 dni byliśmy tutaj, 3 dni tutaj i wyobraźcie sobie, że jeszcze chciałam wszystko zobaczyć, zwiedzić, liznąć klimatu, zobaczyć, czy tutaj się rzeczywiście chciałoby nam przyjechać na urlop letni. Wiecie, każdy ma inne doznania, każdy ma inne doświadczenia, inne porównania. Mnie osobiście bardziej podobają się wyspy aniżeli ląd w Hiszpanii, ale być może u Was wygląda sytuacja całkowicie inaczej. Być może oglądając mnie teraz polecicie mi jakąś inną fajną miejscówkę. Natomiast jeżeli chodzi o Walencję, czy Benidorm, czy Alicante, czy Calp, nie do końca są to moje klimaty, jeżeli chodzi o wakacyjny wyjazd. Wolałabym jednak Majorkę, czy też Wyspy Kanaryjskie, ale każdy oczywiście ma inne doświadczenia, inne porównania i inne wymagania, jeżeli chodzi o urlop. Natomiast jeżeli chodzi o taki wyskok w naszą zimę, to bardzo polecam. Walencja jest przepiękna, Walencja jest bardzo różnorodna, można zobaczyć fajne rzeczy, zresztą widzieliście, albo jeżeli nie widzieliście, to Wam tutaj spróbuję poprzeplatać zdjęcia właśnie z Walencji, z Centrum Nauki i Sztuki w Walencji. Przepięknego budynku, bardzo okazałego, niekoniecznie atrakcyjnego w środku, tak jak wyglądającego na zewnątrz, tak szczerze mówiąc, bo będąc w Centrum Nauki imienia Kopernika w Warszawie mam porównanie i powiem Wam szczerze, absolutnie nasz Kopernik wymiata, jeżeli chodzi o takie doświadczenia i o w ogóle atrakcje dla dorosłych czy dla dzieci. Natomiast sama Walencja mnie bardzo urzekła. Miałam fantastyczną miejscówkę w samym centrum miasta, więc jeżeli macie ochotę na taki krótki trip do Walencji, to ja mogę polecić spokojnie, bo to jest naprawdę bardzo dobra miejscówka z fantastycznym lokalizacją, jeżeli chodzi o wypad czy na Stare Miasto, czy właśnie do Centrum Nauki i Sztuki, czy też na plażę. Więc tyle o Walencji, jeżeli chodzi o Benidorm, jest to taki, wiecie, taka miejscowość z ogromną ilością wieżowców, co zdecydowanie robi fajny efekt w nocy, natomiast wieżowce pochodzą tak mniej więcej z lat 90., więc nie wygląda to może bardzo okazało teraz za moimi oknami. Teraz akurat jest bardzo, bardzo pochmurnie, ale przez ostatnie 3 dni mieliśmy przepiękną pogodę. W ogóle cały wyjazd mieliśmy śliczną pogodę, więc naprawdę, naprawdę taki wyjazd może ładować akumulatory. A tym bardziej moje akumulatory muszą być naładowane, gdyż wracam już w sobotę wieczorem, jestem w domu, a w poniedziałek, kochani, lecę do Paryża. I właśnie to jest powodem mojego vloga dzisiejszego, dlatego że chciałabym Wam o tym koniecznie powiedzieć. Bardzo, bardzo cenię moją niesamowicie lojalną społeczność na YouTubie, a wiem o tym, że nie każdy z Was ma Instagrama, nie każdy z Was może śledzić wszystkie moje poczynania na Instagramie, więc postanowiłam specjalnie dla Was nagrać taki wideoblog i opowiedzieć, po co ja lecę do tego Paryża. Otóż, kochani, jak wiecie, moja przygoda influencerska zaczęła się dosłownie z pierwszym klipem tutaj na YouTubie. Myślę, że to będzie chyba 30 lutego. Teraz jakoś minie
Oh my god, czy czasem to nie był 30 styczeń? Muszę poszperać. Jakoś minie 3 lata, kiedy jestem na YouTubie i właśnie wtedy zaczęła się moja przygoda z influencerką. Nigdy w życiu bym nie pomyślała, że ona mnie zawiedzie aż tak daleko. Zostałam zaproszona przez firmę L'Oréal Lux na event, na niesamowity event do Paryża. Zostałam zaproszona na takie spotkanie, na taką wystawę perfum, która odbędzie się w Louvre. Będę w Paryżu 2 dni, 2 noce. Będę mogła doświadczyć perfum, które jeszcze nie ma na rynku, nawet o których nie będę mogła Wam powiedzieć przed premierą, więc jestem niesamowicie, niezwykle podekscytowana. Będę mogła uczestniczyć również w takiej wycieczce po fabryce perfum pod Paryżem. Więc ja, słuchajcie, uważam, że to wszystko mi się śni. Ja o tym wszystkim już wiem od kilku tygodni, natomiast nie byłam pewna, czy to jest prawda, czy to jest sen, czy to się ziści, dlatego nie mogłam o tym wcześniej powiedzieć. Teraz już wiem wszystko, mam już bilety, jestem już po spotkaniu, w poniedziałek już lecę. Będę na pewno wszystko relacjonować, będę nagrywać, ale to, jak się dzisiaj czuję, jaka jestem podekscytowana, jaka, słuchajcie, jestem niezwykle szczęśliwa, że to się mi przytrafiło, to jest niewyobrażalne, naprawdę, to jest niewyobrażalne. Jestem bardzo wdzięczna losowi, wdzięczna też osobom, które mnie zaprosiły, bardzo, bardzo jestem wdzięczna agencji, która mnie znalazła, która mnie poleciła, również marce właśnie L'Oréal Lux, że to właśnie ja zostałam wybrana jako influencerka, która poleci na taką ogromną imprezę do Paryża. W Paryżu zdecydowanie będę mogła doznać rzeczy, których nigdy w życiu bym nawet sobie nie wyobrażała, bo będę mogła się spotkać z perfumierzem, który na przykład stworzył Libre. Będę mogła porozmawiać z innymi perfumierzami, którzy tworzą inne perfumy pod koncernem L'Oréal, czyli Lancôme, Valentino, Yves Saint Laurent, czy też Prada. No niesamowite jest również dla mnie doświadczenie, będąc w fabryce perfum. Ja, słuchajcie, cały czas jeszcze w to nie wierzę, że to się dzieje, że to mnie dotyczy, że to się po prostu za chwilkę stanie moją rzeczywistością. Uwierzcie mi, ja jeszcze w to nie wierzę. Więc to, że lecę z innymi osobami, które są odpowiedzialne za media dotyczące właśnie tej imprezy z innymi influencerkami z Polski, jestem niesamowicie podekscytowana. Ja, jak znacie mnie, jestem skromną osobą i mój content jest bardzo niszowy, więc takie coś, co mnie teraz w tej chwili spotyka, jest dla mnie po prostu niebywałe. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć w tej całej imprezie. Mam nadzieję, że będziecie trzymać kciuki za mnie, że będziecie mi po prostu tutaj fanfarować. Ja oczywiście postaram się nagrać jak najwięcej kontentu, żebyście mogli poczuć się tak, jakbyście byli tam ze mną. Więc to by było na tyle. Wykrztusiłam to z siebie, pochwaliłam się. Było to dla mnie na pewno trudne zachować to w tajemnicy przez tak długo. A dzisiaj już mam to z głowy. Mogłabym się z Wami tą tajemnicą podzielić. Mogę Wam dzisiaj już o wszystkim poopowiadać. Mam nadzieję, że cieszycie się tak samo jak ja. Jestem naprawdę bardzo, bardzo podekscytowana. A tymczasem pokażę Wam trochę urywek, jak jest w Benidorm, gdzie byliśmy, co polecam, jeżeli chodzi o zwiedzanie miejscówkę, gdzie spaliśmy i ten hotel, który jest niesamowicie pięknym hotelem. Pokażę Wam mniej więcej mieszkanie, jak wygląda. A był naprawdę fantastyczny, również jeżeli chodzi o taką kalkulację jakości do ceny. Ja, pamiętajcie, mam 5-osobową rodzinę, więc potrzebuję zawsze większej przestrzeni, a ten apartament ma aż 2 sypialnie, ma wspólną część, więc naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawy. No i oczywiście ma piękne widoki. Okej, to wszystko. Dziękuję Wam pięknie, bądźcie ze mną, trzymajcie za mnie kciuki i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa, pa. A więc Walencja rowerem. Cała Walencja to przede wszystkim piękne plaże, niesamowite ścieżki rowerowe, które się ciągną kilometrami, więc polecam z całego serducha. Tutaj właśnie jedziemy wokół Centrum Nauki i Sztuki w Walencji. Jest to naprawdę przepiękna miejscówka. Byliśmy również w Zoo.
dość ciekawe miejsce, więc polecam, jeżeli jesteście z dziećmi. Tutaj krokodyle, ogromnie duże krokodyle, zrobiły największe wrażenie na dzieciakach, więc myślę, że warto zobaczyć żyrafy, słonie, hipopotamy, więc myślę, że zdecydowanie warto. Na pewno nie jest to taki must have, ale myślę, że warto. Tutaj zdjęcie właśnie tuż przy Centrum Nauki Sztuki Mandarynki. Mandarynki były po prostu niesamowite. Tutaj w parku wzdłuż Walencji, bo Walencja ma ogromny park w takim jakby zagłębieniu po rzece, znajduje się fantastyczny, wielki plac zabaw. Gulliver tak zwany. Tutaj już w miejscowości Benidorm na plaży było dużo, dużo słoneczniej, więc zdecydowanie, jak widać po moim ubiorze, było cieplutko. Przepiękny taki taras widokowy w Benidorm, który po prostu trzeba zobaczyć, jak tylko tam się jest, bo naprawdę jest to miejsce przecudowne, piękne. Robi ogromne wrażenie. No i tak jak Wam obiecałam, pokażę Wam nasz apartament, który jest godny polecenia i jeżeli jesteście dużą rodziną, taką jak moja, to polecam ją z całego serducha. Nie chcą mi otworzyć drzwi, ale już są. Łazienka dość fajna, spora. Jedna sypialnia, taka odgrodzona od pokoju dziennego taką taflą szkła. Pokój dzienny z aneksem kuchennym. Dość duży, no i piękny, piękny widok na ocean. Oczywiście w Benidorm jest bardzo dużo takich starych wieżowców, więc no ten widok może niekoniecznie jest taki ekstra luksusowy, ale na pewno robi wrażenie. Powiem Wam szczerze, że taka przestrzeń na 5-osobową rodzinę jest naprawdę bardzo, bardzo wygodna, bo zobaczcie, moja łazienka jest dość duża, chociaż jedna, mogłaby być dwie, ale już nie narzekajmy. Dwie sypialnie po prostu rozwiązują wszystkie kłopoty, wszystkie problemy, tak? Przy takiej dużej rodzinie. Tutaj w tej sypialni dzieciaki miały również swój własny balkon na drugą stronę. Na drugą stronę oczywiście świata. Ale też zawsze jakiś azyl dla nastolatków. Więc myślę, że fajnie. Tutaj zobaczycie, mamy figę austriacką. W centrum Alicante znalazłam taki park, gdzie było sporo tych fig. Oczywiście musiałam je powąchać. Ten liść leżał na ziemi, nie urwałam go. Pachniał jak klasyczny liść, więc niczego niewyobrażalnego sobie nie powąchałam. A tutaj churrosy. Jak się robi churrosy? Tak naprawdę ciasto to tylko mąka, olej i cukier. A powiem Wam, że smak fenomenalny. Także jak będziecie mieli możliwość posmakowania, popróbowania, to koniecznie zachęcam. My jedliśmy je z czekoladą i były po prostu przepyszne. A zobaczcie, smaży się je na bardzo gorącym oleju i dosłownie to w kilka, dosłownie minut, w 2 minuty chyba. I jeszcze tylko tak na koniec Walencja nocą. Myślę, że warto tę właśnie miejscowość zobaczyć już po zmroku, bo robi niesamowite wrażenie. Ten cały kompleks podświetlony i spacery tam w ogóle były no, bardzo miłym, przyjemnym doznaniem, więc ja z całego serca polecam. Bardzo dziękuję za to, że oglądaliście mój vlog. Mam nadzieję, że Wam się podobał, bo to był mój pierwszy ever. Więc mam nadzieję, że było ciekawie. Kochani, mam nadzieję również, że podoba Wam się moja przygoda, która wkrótce się rozpocznie w Paryżu i że będziecie ze mną. Pozdrawiam Was tymczasem i pa, pa.